Cześć, siemano, witam w kolejnym odcinku z LPU mojego, czyli z pokazywania wam moich ciuchów, które kupiłem. Są to ciuchy streetwearowe, na przykład z danych marek takich jak właśnie Thrasher, Clint, Fila lub Nike i inne i tym podobne. Także będę je wam pokazywać. Jeżeli wam się film spodoba, to możecie oczywiście zostawić łapeczkę w górę oraz suba. Tam macie poduszkę i możecie oczywiście też walnąć suba na dole. Przycisk zrobi się szary, jeżeli zasubskrybujecie mój kanał. Z dzwoneczkiem oczywiście możecie zasubskrybować, ponieważ będziecie dostawać powiadomienia o nowych filmach i live'ach. Także polecam. A jeżeli dobijecie 10 łapeczek w górę, to wlatuje film z mojego stanowiska, o którym będę ogólnie mówił, co się na nim znajduje i tak dalej. I z góry jeszcze was przepraszam za to, że mam taki głos, ale niestety jestem trochę przeziębiony i mówię przez nos, tak jak możecie słyszeć. I trochę mnie gardło boli, ale to nieważne. Bardziej zajmijmy się tym, że już możemy przejść do pokazywania ciuchów, które mam kupione. I później ogólnie będziecie mieli w tytule, jakie na miniaturce, obliczenie po prostu razem, ile wydałem na ciuchy. Na pewno jest bardzo dużo, jak widzieliście w holu zakupowym, które nagrywałem, ale teraz trochę jeszcze sobie dokupiłem, więc no może wynieść jeszcze więcej. Także przechodzimy już do pokazywania tych ciuchów podczas leci. Dobra, a więc tak, zacznijmy może sobie od bluz, które już tutaj leżą. Nie mam żadnego wieszaka, ani w sensie nie mam, mam wieszaki, ale nie mam, wiecie, takiego jakby na kółkach takiego urządzenia, jakie to nazywam, do wieszania ciuchów, tylko po prostu mam je wszystkie w szafie, w tamtej właśnie, i ogólnie to, przejdziemy do pokazywania teraz bluz. Tak jak mówiłem, niestety nie mam tego, gdzie się wiesza te ciuchy, także położyłem je na fotelu i na łóżku. Świetny pomysł. Polecam. Dobra, ale nieważne. Przejdźmy do pokazywania wam LPU i moich wszystkich ciuchów. Dobra. A więc pierwszą bluzą jest bluza Thrashera, którą kupiłem w sklepie Select Shop w Poznaniu w Starym Browarze. Także no ogólnie ta bluza jest fajna, bo jest miła, jak się ją zakłada. I ogólnie mi się bardzo podoba ten napis i ogólnie cała bluza mi się bardzo podoba. Ale szczególnie ten napis, bo jest taki kozacki, taki wiecie, płomienie ma i wszystko. Pierwszy raz ją zobaczyłem chyba u Young Multiego na Instagramie, jak ją miał. I później tak szukałem, szperałem w internecie bluza Thrashera i zobaczyłem właśnie w Select Shopie. I pojechałem do Select Shopu i ją sobie kupiłem. To była chyba moja, tak, to była moja pierwsza bluza, którą sobie kupiłem. Także ogólnie wszystkie sklepy będziecie mieli w opisie podane, także możecie tam sobie wbijać i popatrzeć różne ciuszki i tak dalej. Buty nie wiem, czy wam będę pokazywał, bo mam je na korytarzu, ale może wam je pokażę, ale to zobaczycie może na końcu filmu, a jak nie, to przepraszam, jeżeli wam ich nie pokażę. Ale bez zbędnego gadania lecimy dalej. Drugą bluzą jest bluza Good Bad, biało-czarna. Też mi się bardzo podoba, że jest w takim kolorze. I ogólnie ten napis mi się podoba. Ogólnie no po wypraniu jej jest w gorszym stanie, ponieważ na białym kolorze w środku jest czarny, bo ona miała dużo bawełny, ona miała 100% bawełny. Jak po prostu się zakładało na koszulkę, to cała koszulka była w bawełnie od niej. I koszulkę miałem biało-czarną, nawet na przykład czarnej, także wiecie. I ogólnie po wypraniu jest masakra, ale przynajmniej już się aż tak mocno nie boli, także no ogólnie jest spoko.
i jest to firma Your Tour. Nie wiem, jak to się wymawia, jeżeli źle wymówiłem, to przepraszam. Ale ogólnie kupiłem ją na Zalando za 140 zł chyba. Zresztą nie będę wam mówił cen plus i tak dalej. Po prostu zobaczycie sobie na tym, jak będę przy montażu filmiku dawał je ceny napisane po prostu, no po prostu przy bluzach albo gdzieś tutaj przy mnie będą ceny, także nie chcę po prostu ich mówić, bo zabiera to czas trochę. Dobra, trzecią bluzą jest bluza NASA. To zwykła bluza, myślę, bluza NASA, nie ma nic ciekawego w niej. Kupiłem, bo mi się podobała i tak jakoś nie miałem za bardzo bluz na jesień i tak dalej. No to mówię, a co sobie kupię? Kupiłem ją chyba za, nie wiem, 100 zł czy coś. No ale ogólnie nie robię jakoś wrażenia, także nawet nie pamiętam, gdzie ją kupiłem, ale w sumie nie wiem. Wiem, że jest to Elka, ale no po prostu bluza NASA od tych kosmonautów tam. Czwartą bluzą jest bluza Camouflage, też kupiona w Select Shopie. I ona jest w bardzo fajnym kolorze, ponieważ każdy mi mówi, że żółty kolor pasuje bardzo do mnie, jak zakładam bluzy w żółtym kolorze. Mam akurat tylko dwie, no jedna jest, tak jak widzicie już ją tam, jest w takim bardziej słonym karmelu kolorze, jak ja to nazywam. Ale ta jest spoko, mogliście już ją widzieć też na Instagramie moim. Ogólnie wpadajcie na mojego Instagrama, już tutaj będziecie mieli podanego. I to nie jest wszystko, ponieważ oprócz tego ona ma jeszcze tutaj takie, patrzcie, zarąbiste napisy wymienionych miast, na przykład skateparków oczywiście. Leszno na przykład, Poznań, Rzeszów i tak dalej, ale no bardzo mi się ta bluza spodobała i ona nie ma bawełny, ona ma taki bardziej, nie wiem, polister czy coś, więc no jest spoko i ta chyba bluza najbardziej mi się podoba i Trashera, także no ogólnie to jest M-ka, ja mam L-ki, ale pytałem się w Select Shopie, bo też ją kupiłem w Select Shopie, czy nie mają L-ki, powiedzieli, że mają tylko M-kę, ale jeżeli przymierzę i będzie na mnie dobra, to spoko, bo czasami jest tak, że po prostu M-ki są takie jak L-ki w Select Shopie i tak dalej, także no nawet spoko opcja. I pokazuję wam piątą bluzę. Wow, gdzieś mi się tutaj zaplątała. Piąta bluza jest od Clint'a. Z takim piorunem tutaj na klacie i na kapturze jest napis Clint. Nie wiem, czy to będzie widać. O, widać tutaj Clint jest napis. Kupiłem ją za, nie wiem, nie pamiętam. Sprawdzę w internecie, to wam podam tutaj cenę. Tak jak mówiłem, wszystkie ceny są tutaj podawane przy montażu filmu. Kupiłem ją w sklepie Distance wraz z butami Nike'ami, Air Maxami. To kupiłem ją w sklepie Distance, także też będziecie mieli wszystkie sklepy streetwearowe podane w opisie. Także o to się nie martwcie, jak zwykle o to zadbam. No i co, no i też mi się podoba w sumie. Ona, jak ja ją założyłem pierwszy raz, to no też ma dużo bawełny, bo ma 100% bawełny i też mi oboboliła bluzka. Byłem wkurzony, no bo ja nie lubię ogólnie bluz z bawełną, jak jest bardzo dużo tej bawełny. Ale po wybraniu myślę, że będzie lepiej. Nosiłem ją tylko dwa razy na razie, ale jeżeli ją wypiorę, to będę ją nosił na pewno ciągle, także wiecie. Także no, w sumie spoko jest ta bluza. Szóstą bluzą jest bluza Adidasa z takimi paskami tutaj po bokach. No i ogólnie też jest ona spoko i kupiłem ją na stronie Desportivo. Też będziecie mieli link w opisie, też spoko strona. Już kupowałem tam też spodnie Adidasa, które wam za chwilę pokażę, i właśnie tą bluzę Adidasa. Nic więcej nie kupowałem,
Jest to strona, która ma oryginalne ciuchy, tak jak te, w których zazwyczaj kupuję, czyli Christian Select Shop i Urban City i tak dalej. To są oryginalne sklepy, które mają oryginalne ciuchy, także tam nie, że was oszukuje czy coś, ale po prostu mają oryginalne ciuchy i będą mieć, także super. I siódmą chyba? Siódmą? Chyba tak, siódmą bluzą. Jest bluza. A, czempiona. Znowu mi się, że gdzieś zaplątała. Bluza czempiona. Nie wiem, czy już wam ją pokazywałem, ale chyba ją wam pokazywałem w holu zakupowym. Kupiłem ją w sklepie. Nie pamiętam, jak on się nazywał. Ale gdzieś na pewno tutaj będziecie mieli nazwę tego sklepu. Nie pamiętam ogólnie, jak się nazywał. Wiem, że był w Starym Browarze w Poznaniu. Ale nie pamiętam do końca, jak się nazywał. Ale też jest spoko bluza, bo też jest taka na jesień. Też ma polister, nie ma bawełny, więc no, spoko jest. Bardzo często ją noszę. Najczęściej w sumie noszę Trashera, Camouflage, Adidasa i właśnie Tom. Bo tej Quinta jakoś tak nie noszę za bardzo. I Nasy. Ale no, czasami jak nie mam po prostu wyboru, bo są na przykład inne bluzy w praniu, no to wezmę tą Clinta czy tam NASA i wiecie, i sobie chodzę. Dobra, i teraz myślę, że możemy przejść chyba do spodni. Spodni nie mam za wiele, ponieważ mam tylko 3 sztuki spodni. Od firmy Nike, Adidas i Kappy. Więc co, chyba wam je pokażę. Mam nadzieję, że będzie jakoś widać się w kamerze. Dobra, pierwsze spodnie są od firmy Nike. Kupiłem je na Zalando też. Ostatnio w sumie. Są to takie spodnie. Może wam się te spodnie, mogą wam się te spodnie kojarzyć z kamerzystą, ponieważ on też takie nosi. I tu mają taką właśnie zielony kolor. Tu mają fioletowy. I właśnie one mi się tak bardzo spodobały, że mówię, no w sumie spoko są, no to je sobie kupię. One kosztowały tam chyba, nie wiem, ze 100 czy coś złotych. Tutaj będziecie mieli zresztą podane te ceny i tak dalej, więc też się nie martwcie. No i one są ogólnie spoko, więc polecam. I kupiłem je ogólnie na Zalando, bo nie powiedziałem, gdzie je kupiłem. Na Zalando je kupiłem. Dobra, kolejne spodnie. Spodnie Adidasa. Podobne do bluzy Adidasa, lecz bluza miała tutaj jeszcze taki logo, taki jakby kreski czy coś, a spodnie są już bez kresek, tylko mają sam napis Adidas, ale mają też paski 3 po bokach. No i specjalnego spodnie Adidasa jak Adidasa z paskami, chociaż widziałem ostatnio, że weszły jakieś inne po bokach z napisami właśnie Adidas i takie jakby falowane te napisy są. I też ogólnie mi się spodobały, też są spoko, ale za drogie były i nie kupiłem. I w sumie, nie wiem, na święta pewnie jeszcze jakieś prezenty będą, że jakieś spodnie czy coś. Najwięcej teraz kupuję spodnie, ponieważ tych spodni mam tylko 3 sztuki. Tych oryginalnych oczywiście, znaczy tych markowych w sensie. Mam tylko 3 sztuki, a chciałbym mieć więcej, więc pewnie dostanę jeszcze 2 sztuki spodni na święta, w sensie w prezencie na Wigilię, więc to będzie to spoko i później sobie zrobię taką przerwę od tych ciuchów markowych, ponieważ no to wiecie, no dużo pieniędzy na to idzie i szkoda hajsu trochę, więc no. Ogólnie sorry, że widzicie moje łóżko, ale tak siedzę i no jeszcze nie mam statywu, niestety takiego na nogach, wiecie, składanego, ale będę miał, także będą lepsze filmy na pewno i będzie lepiej kamera to uchwytywała, czy coś takiego. Dobra, się zagadałem znowu, trzecie spodnie, Kappa. Kupione w Select Shopie, super są, bardzo cieplutkie, ponieważ mają bawełnę. O, tutaj mają też takie właśnie, nie wiem,
ludziki, czy panie, czy panów po bokach do samego końca. I tutaj też mają. Także no są spoko te spodnie. I co? I są one kupione w Select Shopie właśnie. I jeszcze teraz mamy koszulki. Najwięcej mam chyba bluz i koszulek, wam powiem. Bo tych spodni mam tylko właśnie, jak mówię, 3 sztuki. A najwięcej mam bluz i koszulek. Także przechodzimy do koszulek. Pierwsza koszulka to koszulka prosto. Prosto taka, o, normalna koszulka z nadrukiem prosto. Kupiona też w Select Shopie. Nie wiem, już w sumie chyba we wrześniu kupiłem coś takiego. Mi się wydaje, że we wrześniu. O, za chwilę nam się tu zrobi sterta tych ciuchów. Także będę musiał je gdzieś indziej odkładać. Dobra, druga koszulka. Koszulka Clinta. Niestety biała. Ponieważ innych nie było, to wziąłem białą. Bo wtedy jeszcze też kupiłem w Select Shopie. Bo wtedy jeszcze Select Shop podjął dopiero współpracę z Clintem. I właśnie był dopiero pierwszy drop w Select Shopie. I właśnie Clinta sobie kupiłem taką koszulkę. No, jak zwykle, no, logo na kartce piersiowej. I tutaj jest z tyłu Clint napis. Ale bardzo szybko się brudzi, ponieważ no, z tej racji, że mam, że mamy psa w domu, to wiecie, no, tu sierść już trochę jest, ale na szczęście nie mam takiej jakiejś tam dużej tej sierści, jak u mojego kuzyna psy. Także no, na szczęście, ale jak ją położę na łóżku i czasami pies wskoczy na łóżko, także to wiecie, to trochę przypał, no bo później ją trzeba prać albo, nie wiem, pensować, bo wiecie, no białe rzeczy, no to się szybko brudzą i dlatego nie lubię białych rzeczy. I zazwyczaj chodzę w czarnych rzeczach i to nie oznacza, że ktoś u mnie umarł w rodzinie czy coś. Zazwyczaj po prostu chodzę w czarnych rzeczach, bo na czarnych aż tego tak nie widać. Czasami coś tam widać, jak się białego przyczepi albo coś, ale to tam, wiecie, to można tam szczepnąć i tyle. Nie mówię, że jestem jakiś tam, że muszę mieć piękne ciuchy czy coś, ale no po prostu wiecie, wkurza mnie po prostu to, że na przykład babolą się bluzy, że mają dużo bawełny właśnie te bluzy, to mnie wkurza i białe koszulki mnie wkurzają, także wiecie, jeżeli coś, to nie lubię białych koszulek, wolę czarne, o, albo jakieś wzorami takie, wiecie. Dobra. Trzecia koszulka, jest to koszulka Levisa. Mam koszulki Levisa ogólnie dwie, ale to nie wiem, kupiłem w czerwcu chyba tego roku. Taka Moro z dużym napisem Levis w galerii Faktory w Poznaniu też. Z tej racji, że mieszkam koło Poznania, a nie w Poznaniu, tylko koło Poznania, ale nie będę mówił w miejscowości, ponieważ nie chcę. I nie udzielam takich informacji, na przykład gdzie mieszkam i tak dalej, w jakiej miejscowości, czy na jakiej wsi albo coś. Nie udzielam takich informacji, także nie pytać się o to, bo i tak nie powiem, gdzie mieszkam. Powiem tylko, że mieszkam koło Poznania. Wiecie o co, nie chcę, żeby ktoś mi podjeżdżał pod blok i krzyczał, żebym wyszedł. Nie, dziękuję. Nie chcę mieć tak jak Mergani, jak to Multi powiedział, że jakieś dzieciaki mu przyszły pod bloki i krzyczały, że Mergani, wyjdź. No super, po prostu, nie? Już widziałem youtuberów, którzy mieli takie akcje, więc no, ja nie chcę. Dobra. Czwartą koszulką jest koszulka Trashera. Taka Trashera. Dostałem ją od chrzestnej na Wigilię rok temu. Więc jestem bardzo z niej zadowolony i byłem bardzo z niej zadowolony. Materiał ma trochę taki, wiecie, taki, że palcem normalnie można przejechać i sobie palec złamać. W sensie paznokieć. Nie palec, paznokieć jest. Paznokieć. Nie palec. I kupiona była ona w Select Shopie. Także też tam spoko. I teraz piątą koszulką jest koszulka Chill Out Clutches.
zielona i też mi się bardzo podobała. To chyba była pierwsza koszulka, którą kupiłem. Coś mi się tak wydaje. Tak, pierwsza koszulka, którą kupiłem. Gillette Clutches. Bardzo fajna. Żółty nadruk, zielona. Tutaj jeszcze z tyłu ma jeszcze taki napis. I tutaj też ma napis. Gillette Clutches. Taki znaczek. O. Widać to, dobra, widać. Ona była bardzo tania i kupiłem ją na stronie Chillout Clutches, także też będziecie mieli podaną stronę w opisie. Mają bardzo dużo koszulek, na przykład koszulki polo, spodnie i tak dalej, także no spoko. I teraz chyba szósta koszulka. Koszulka Lee. Kupiłem ją w sklepie Lee, też w jakiejś tam galerii. Taka koszuleczka Lee. Spoko jest też. Nie pamiętam, za ile ją kupiłem, ale jak znajdę, to podam wam cenę. No i też jest ogólnie fajna. No, wiecie, koszulki no to najczęściej na lato, ale na przykład na zimę czy na wiosnę też możecie koszulki zakładać, ale pod bluzę oczywiście, pod bluzę i pod kurtkę, żebyście nie byli przeziębieni i do szkoły nie chodzili, tak jak ja teraz właśnie. Znaczy no, ogólnie mnie wczoraj złapało przeziębienie. Ale już mnie gardło tak jakoś nie boli, tylko mam jeszcze katar i gadam przez noc właśnie. A z tej racji, że chodzę na chór i śpiewam, to wiecie, to boję się, że podrażnię gardło, ale no raczej jak mnie nie boli, no to raczej nie podrażnię, więc cóż za problem. Dobra, siódmą koszuleczką jest koszulka Spitfire, taka zarąbista z ogniem. Z tyłu nic nie ma, tylko z przodu ma taki ogień. Chciałem też ostatnio kupić sobie bluzę Spitfire'a z takim właśnie nie czerwonym, a złotym tym ogniem, ludzikiem, nie wiem jak to nazwać. Też w Select Shopie, ale stwierdziłem, że mam koszulkę, no to mi wystarczy. I ogólnie dostałem ją w prezencie na Wigilię od mojej cioci, którą pozdrawiam i moją przesą też pozdrawiam. Także dziękuję bardzo za takie prezenty rok temu. I mam nadzieję, że w tym roku będą też takie fajne prezenty. Oczywiście nie wymagam jakichś drogich, ale no po prostu wolę zamiast bluz i koszulek dostać jakieś spodnie, bo mam ich mało, no to wiecie. Kolejna koszulka, już ósma, to jest koszulka z Borkrew, taka atypowy, tutaj macie napis atypowy, tak mi się spodobała, że no po prostu musiałem ją kupić, tu jest napis Borkrew też, tego nie widać akurat, i tutaj jest, zobaczcie, taki sztos atypowy właśnie, no i ona jest ogólnie fajna, ta koszuleczka, podoba mi się bardzo, więc na proksie, też w Select Shopie kupiona, no i co, no i jest spoko, nie? I ogólnie już seta czułów się tu zrobiła, ale to nic. I ostatnia koszulka, też kupiona w Select Shopie i jest to koszuleczka od Camouflage, biało-czarna. Z tej razy, że lubię na przykład takie właśnie koszulki dwukolorowe, Ale tylko proszę nie białe, bo już jest ubrudzona. Tego nie widać na filmie, ale jest ubrudzona. No to wiecie, no to lubię takie koszulki po prostu dwukolorowe. Zazwyczaj są to biało-czarne, ale pewnie też by się znalazły jakieś inne, także wiecie, na propsie. I jeszcze to nie wszystko, ponieważ mam jeszcze akcesoria. W sumie to dwa albo trzy. Trzy raczej mam, ale tutaj mamy jeszcze maskę. Mamy maskę od Flame Avenue. Nie wiem jak to się czyta, ale od Flame Avenue taką maseczkę. Mogliście już widzieć na zdjęciach na Instagramie też tą maskę. Jest ona spoko.
zobaczyłem taką maskę wtedy u kamerzysty. Jak zacząłem oglądać kamerzysty w masce, to zobaczyłem taką maskę u niego, nie z tej firmy, ale inną, na przykład tam Off-White czy coś, i poszukałem takiej maski i właśnie był drop. I pierwszy raz wtedy się załapałem na drop na tej stronie Flame Avenue. Chyba tak to się czyta, jeżeli źle czytam, to przepraszam. Ale załapałem się na pierwszy drop i kupiłem tą maskę właśnie u nich na stronie. Także ich strona też oczywiście w opisie. I co? I jeszcze mam tutaj torbę na ramię od TheNorthFace.com. Torba na ramię, kupiona na Zalando, The North Face. Były też różne inne kolory. Był kolor jeszcze brązowy, czarny i właśnie ten niebieski. Ja wziąłem niebieski, ponieważ bardziej mi się podobał. Czarny mógł się ubrudzić, ale niebieski raczej się nie ubrudził. I mam jeszcze shoulder baga od Suprema, czarnego. Ale nie wiem w sumie, gdzie go schowałem, bo gdzieś tam chyba głęboko jest w szafie. I nie chciało mi się go w sumie szukać, więc... Ale mam też shoulder baga od Suprema, więc... No też jest spoko. I co? I ogólnie to... Chyba wszystko, jak widzicie, masa ciuchów. I co? I aha, buty widzieliście w holu zakupowym. Te Nike Air Maxy. Nie widzieliście Fila i New Balance'ów. Ale najwyżej pokażę je kiedy indziej. Lub zobaczycie je na jakichś zdjęciach albo coś takiego. Także ja dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. Żeście mi, żebym był zdrowy, nieprzeziębiony, żebym nie gadał przez nos i tak dalej. I od razu z góry za to dziękuję. I dziękuję Wam za dzisiejszy film. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Pamiętajcie o łapeczce w górę i subskrypcji tutaj. I widzimy się w kolejnych filmach. Mam nadzieję, że już z nową osobą na moim kanale. Zobaczycie, z jaką pytania już są do Q&A z nią przyszykowane. Także tylko czekamy teraz na... Ja czekam i wy czekajcie na datę opublikowania tego filmu z tą osobą. Podam wam ją na Instagramie i na Facebooku, jeżeli ten film nagramy. Zapoznawczo ogólnie z tą osobą, żebyście ją zapoznali. I Q&A też z nią będzie od razu w tym filmie zapoznawczym. Także dziękuję Wam za dzisiejszy film. Łapeczki w górę, subskrypcja. I na razie. Cześć. Jeszcze tak na koniec, za chwilę skończymy ten film, ale zapomniałem Wam pokazać jeszcze czterech rzeczy, czyli czterech moich ciuchów, ponieważ były wyprane i się suszyły, tak jakby powiem. Także są to spodnie jeszcze Nike. Ceny macie tutaj podane gdzieś, tutaj. Są to spodnie Nike, koszulka Levisa, koszulka The North Face'a i koszulka, którą ostatnio sobie kupiłem, Just Hype. W Select Shopie, także co, macie tam ceny podane u góry, tutaj na ścianie wszystkich tych koszulek i spodnie oczywiście, a ja się z Wami żegnam, do następnych odcinków, cześć!